Państwa, wszystkich szlachetnych Polaków, witam wszystkich posłów ziemskich. Ziem, które dzisiaj 15 listopada Anno Domini 2015 dotarły do Konstantynowa Łódzkiego. Witam, mamy przewidziany porządek drugiego dnia. On w jakimś sensie jeszcze przewiduje te dodatkowe zgłoszone wnioski z dnia pierwszego. O tym powiem później. Najpierw odczytam może ten dzień pierwszy, żeby tak stało się zadość. Oczywiście też możemy przyjmować kolejne wnioski i według kryteriów ważności będziemy je powoli tutaj debatować. Chodzi o to, żebyśmy byli cały czas, proszę wszystkich, wszystkich bez wyjątku, żeby się skoncentrowali na naszej skuteczności, że jesteśmy organem sprawczym, nie jesteśmy konferencją, która ma zadanie rozmawiać, debatować i wyjść sobie, tylko musimy podejmować decyzje. Decyzje są trudne i dlatego Państwo reprezentując Ziemię musicie być za decyzją, przeciwko decyzji lub wstrzymać się. To nie jest dobre. Musimy raczej starać się być albo za, albo przeciw, albo wypracowywać takie uchwały, które nie budzą raczej wątpliwości, prawda? Weźcie na siebie powoli, bardzo mnie to cieszy, że Państwo zaczynacie lepiej to rozumieć powoli niż ja, czyli zamieniamy zwyczaj w prawo. Jak to mówili starożytni Rzymianie, najlepiej, gdyby prawo wywodziło się ze zwyczaju. Ja tylko przypomnę, bo cały czas mam takie naciski, że trzeba to wszystko już obrędowić, oregulaminowić i tak dalej, i tak dalej. Nasi przodkowie, do których nawiązujemy, to znaczy do Sejmu Czteroletniego, opisali prawo zwyczajowe w prawo stanowione. Oni nic nie wymyślali. Oni nic nie wymyślali, może z małym wyjątkiem tej konstytucji 3 maja, ona była poważnie zmodyfikowana, ale oni opisali prawo zwyczajowe w prawo stanowione. I ja bym chciał, żebyśmy nawiązując i wypracowując powoli, żebyście mieli tą świadomość, że wypracowując pewien zwyczaj, wypracowujemy tak naprawdę prawo. Wypracowując zwyczaj, wypracowujemy prawo. A nie tak, że nałożymy sobie prawo i potem już zwyczaj zabijamy. Bo najlepszym, jeszcze raz mówię, to co mówili Rzymianie, ale i inni przodkowie nasi. Najlepiej jak dobry zwyczaj zamieniony jest w prawo. Wtedy jesteśmy pewni, że jest to przetrenowane, przepracowane i że nie będzie wiązało rąk. No dam przykład, gdybyśmy dzisiaj opracowali na przykład, że wiąże nas zdecydowana większość, to jest 82% albo 82,67%, no to mamy bardzo związane ręce, bo może być tak, że będzie 81 i mamy problem. Mnie dotyczy zasada Sejmu walnych, czyli zasada zdecydowanej większości. Oczywiście ktoś powie, panie Leszyński, a co to jest zdecydowana większość? To wy powoli oceniajcie i jeżeli się okaże po jakimś czasie, że ja nadużywałem, że przy mniejszej ilości i tak dalej, no to można ewentualnie zwracać jakieś uwagi i tak dalej. Do tej pory uważam, że nadużywam i to działa, tak? Nie musi być wszystko ujęte matematycznie w algorytmy i tak dalej, bo to bardzo wiąże ręce. Tak mi się wydaje, przynajmniej na tym etapie. A jeżeli w przyszłości Sejm zażyczy sobie to, co zrobi. Pamiętajmy jeszcze jedno, że kolejna sesja jest przewidziana 19-20. Tam bym chciał, żeby już nie było żadnych incydentów, sporów, tylko żebyśmy powołali Sejm Konstytucyjny. I bardzo Was proszę już teraz, żebyście myśleli nad tym. On ma opracować cały systemat wszystkich konstytucji. Począwszy od konstytucji na temat sejmików, poprzez konstytucję na temat formy rządów, konstytucji na temat sejmów, to trzeba wszystko opisać, bo ta konfederacja się zamknie. Jak ona się zamknie, to wszystko musi być właśnie opisane. Czyli jak mają działać sejmiki, to wszystko ma być opisane. Dlaczego przyszły rok? Ano dlatego, ja tyle razy mówię, że w Konstytucji 3 maja, nawiązujemy, 3 maja i Konstytucji 13 maja jest napisane, że to prawo ma obowiązywać 25 lat. Czyli z 91 roku, 1791, czyli pierwszy reset powinien nastąpić 1816 i co 25 lat. Więc kolejnym resetem jest 2016. Kolejnym resetem będzie 2041, jeżeli jesteśmy poważni. Czyli jeżeli w przyszłym roku nie uporamy się z systematem, jeżeli ktoś czuje taką, a widzę, że niektórzy czują taką chęć, żeby napisać całą konstytucję o sejmikach, jak to ma wszystko wyglądać. Napiszcie to. Jeżeli Sejm Walny to przegłosuje, to będzie obowiązywać, tak? Tylko trzeba od A do Z to wszystko opisać i to po prostu zrobić, tak? My zawiążemy taki Sejm konstytucyjny, prawdopodobnie on będzie odrębny, będzie tam marszałek, tak? I oni mają się zajmować tylko sprawami właśnie prawodawczymi, tak? Ale już dla normalnego. A być może przewidzą też tam też Sejm konfederacyjny. Być może ktoś przewidzi i powie, przegłosujmy też, żeby w przyszłości było wiadomo, jak się mają konfederacje. No byłoby to bardzo dobre, prawda? Żeby wiedzieć, na jakich zasadach. Dzisiaj musimy działać na zasadach zwyczajowych. Przypomnijcie sobie ostatnie konfederacje.
Konfederacja 1715, Konfederacja Tarnogrodzka, zawiązana w Tarnogrodzie 26 listopada 1715 roku. Za chwilę minie, ja będę w Tarnogrodzie 26, minie kolejna rocznica. Tam będę, zapraszam wszystkich do Tarnogrodu, szczególnie właśnie z Podkarpacia. W kościele będzie msza uroczysta i tak dalej, i tak dalej. To była konfederacja zawiązana ad hoc, ponieważ Sasi wprowadzili wojska, nikt się tego nie spodziewał i te wojska okupacyjne bardzo dawały w kość. I zawiązała się konfederacja, którym celem było wyrugowanie tych wojsk. I oni osiągnęli cel sejmieniem, ale były inne z tego skutki. Nie będę się teraz rozwijał. Druga konfederacja to jest konfederacja barska, 1768, prawda, która skończyła się też sukcesem generalnie, ale pierwszy rozbiór Polski, czyli można powiedzieć znowu klęska, czyli sukces. Ona zawiązała się w obronie wiary, prawda, w obronie przeciwko królowi, który był jurgielnikiem, zdrajcą Polski i tak dalej, prawda. I teraz mówię to, potem już były insurekcja kościuszkowska, potem powstanie listopadowe, bo już się nazywało to inaczej, nie nazywało się konfederacja. Potem mamy powstanie styczniowe, prawda, potem mamy już powstanie warszawskie, mówię o tych większych, grubszych. Potem mamy, to są też typ konfederacyjne, potem mamy, chociaż w przypadku okupanta rzeczywiście to nazewnictwo insurekcja czy powstanie jest słuszne, ale potem zaczyna się to tylko rozmydlać. Mamy niejakie ruchy wielkopolskie w 56, a przecież to była konfederacja, tak? Potem mamy w 70 roku jakieś grudniowe coś tam, nie wiem jak oni to nazywają, to była konfederacja. Potem mamy ruch Solidarności, zamiast mówić Konfederacja Solidarności, prawda? I dzisiaj mamy Konfederację Niepołowicką, która mówi, ten ustrój odwrócony do góry nogami, który odwrócił drabinę społeczną, zamiast reprezentować tu ziemiami, tylko reprezentujecie nas partiami, jest prawdopodobnie do luftu. Prawdopodobnie, my się nie upieramy, że mamy, ale powoli łączymy Polaków, mówimy, kto się z tym ruchem zgadza i walczymy wszelkimi dostępnymi, możliwymi sposobami. A nie, że sobie wiążemy ręce. I teraz tu bardzo mądrze ktoś wczoraj powiedział, jestem, dziękuję, nie wiem, nie pamiętam, który to poseł powiedział, chyba z ziemi szczecińskiej, powiedział, jeżeli ktoś uważa, że pod Laską, czyli pod Konfederacją, bo ja tak de facto o tym nigdy nie mówiłem, ale mam takie jakby ukryte jeszcze funkcje, regimentarza się mówiło i kiedyś go może powołamy, rozdzielimy te funkcje, bo regimentarz to był taki hetman, który wykonawczo działał w czasie i takim regimentarzem był i marszałkiem był Puławski Kazimierz, w czasie Konfederacji Barskiej, prawda? Często się powierzało potem i ten regimentarz, no już wojował, to był taki hetman, to był, znaczy, który po prostu zbrojnie, bo się nie dało pokojowo, no to walczył po prostu, tak? Ale to o tym nie mówię, bo my nie chcemy na razie zbrojnie. Póki co nie powołujemy regimentarza, bo nie ma takiej, ale odpowiednikiem hetmana w Konfederacji jest regimentarz, czyli to jest taki minister zbroi, ale w Konfederacji. I wiele jest takich rzeczy, które ja Państwu potem powiem, a na tym etapie prosiłem, żeby mi zaufać, że ja próbuję to robić, mając chyba jeszcze dosyć dużą wiedzę, może większą od Państwa, ale ona prawdopodobnie niedługo będzie prześcignięta. Bo każdy z Was zaczął się interesować, napisał Rębowski o konfederacjach, o Rokoszach, inni napisali, można postudiować, powiedzieć, Panie Leszczyński, już po 2-3-5 miesiącach my już lepiej to znamy, te zasady, niż sam Pan, prawda, o sądach konfederacyjnych, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zachęcam do studiowania tych zwyczajów, żeby te zwyczaje powoli przekuwać w prawo. A teraz już przechodzę do meritum, ja bardzo serdecznie witam Panią Barbarę Sikorską. Proszę Państwa, to jest postać, którą warto przedstawić. Barbara Sikorska jest dzisiaj obserwatorem na tym sejmiku, ale oczywiście mogłaby być też posłem ziemi. To już od Pani, bo u nas jest taka zasada, że jeżeli by Pani chciała, oczywiście staje się Pani automatycznie posłem ziemi tam, gdzie Pani mieszka, czyli w tym przypadku albo bydgoskie, albo toruńskie, tam nie wiem dokładnie jeszcze. O co chodzi, drodzy Państwo? Słucham? Jeszcze jedna ziemia. Jeszcze jedna ziemia, tak. Warszawska Powiatowa, pierwszy. Właśnie, witamy. To jest, drodzy Państwo, bardzo ważna postać. Pan Krzysztof Chudek, postać... może kiedyś będzie historyczną postacią. Ja uważam, że postać znacząca, która reprezentuje chyba jeden z ważniejszych sejmików, sejmik powiatowy ziemi warszawskiej. Także u nas nie ma zaprzysięgania, bo wczoraj... Także witamy. Że... Państwo się nie znają. Tak. No po prostu będzie znowu kolejna osoba, kolejna ziemia będzie się wdrażać. Zobaczcie Państwo, że tej ziemi jest coraz więcej. Jestem przekonany, że będzie się rozwijać, ale skończę jeszcze wątek Pani, bo to jest już poseł, prawda? A Pani Barbara Sikorska. Jakby Pan ten drugi się też przedstawił, bym prosił, żebyście się przedstawili. Dobrze, dziękuję bardzo. I z Panem Mariuszem przyjechali, ponieważ Pan Marek Sikorski pewnego dnia, jest niedziela i ktoś do mnie dzwoni i mówi, witam Pana, Panie Leszczyński, chciałem Pana prosić o pomoc. Może tak, żeby to było oficjalnie, drodzy Państwo, jednak otworzę, pozwolę sobie... Bo ten wstęp odnośnie Konfederacji był nieoficjalny, a teraz oficjalnie otwarłem ten drugi dzień obrad. Jest godzina 10.00.
54, 11.54, więc przepraszam za opóźnienie. Proszę Państwo, i ponieważ ta część z Panią Sikorską jest oficjalna, więc musiałem otworzyć posiedzenie, bo to będzie oficjalna część. I ponieważ Pani miała przyjechać troszkę później, a przyjechała wcześniej, to być może od tego zaczniemy, ale zagaję tylko ten temat, zanim, żeby Pani się też poczuła tutaj lepiej, zanim przystąpię do czytania porządku. Chodziło o to, że zadzwonił do mnie i mówi, ja dzwonię z więzienia. Słyszałem, że Wy macie taką możliwość, jako, bo ja prosiłem i Dudę, prezydenta, i wszystkich, i oni mi nie pomogli. Proszę Państwa, jest w Biblii napisane, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Mi się to wtedy przypomniało, że ja nigdy w życiu nie byłem w więzieniu. Może to brzmi śmiesznie, prawda? W sensie i dosłownym, i w sensie odwiedzającym. I poczułem się, jakby mi ktoś tak lekko dał w twarz, powiedział, znaczy w twarz może złe słowo, tak polał mnie zimną wodą, powiedział, Panie Leszyński, to dlaczego Pan mnie tu nie odwiedził, tak? I mi się przypomniał papież, który odwiedza ludzi w więzieniu. Mówię, Boże, no to... I z Cezarem Tołustym, żeby to skrócić, pojechaliśmy z panem marszałkiem ziemi Słowiańsko-Dobrzeńskiej, pojechaliśmy do Warszawy na Rakowiecką. I co dziwne, przyjął nas dyrektor. I pytamy się dyrektora, dlaczego pan 3,5 roku siedział, Marek, bez wyroku. Bez wyroku. To nie chodzi, drodzy Państwo, bo szczegóły przedstawi pani Barbara, ale nam chodzi o zasadę. Jak można trzymać Polaka, czyli neminem captavibus, tak? Czyli nikt nie może być uwięziony bez wyroku sądowego. Wracamy do tradycji Rzeczypospolitej, a ktoś siedzi 3,5 roku i nie zanosiło się na wyrok. W tej chwili już ma wyrok, bo odsiaduje ostatnie miesiące, pan Marek. No, ale oczywiście okazuje się, że, i tu się dowiecie dzisiaj Państwo dużo bardzo ciekawych szczegółów odnośnie całej problematyki zwolnień warunkowych, problematyki aresztowań tymczasowych, ograniczenia wolności, co to oznacza, jak to się potem przelicza i tak dalej, i tak dalej. Tylko mówię, że pojechałem i uważam, że nasz Sejm powinien każdego, który, żeby wszyscy Polacy mieli pewność, że jeżeli ktoś jest zatrzymany i jest przetrzymywany dłużej niż 3 miesiące w sytuacji normalnej, to my już powinniśmy interweniować. Dzisiaj możemy powołać rzecznika osadzonych i uwięzionych. Jeżeli ktoś siedzi ponad rok, musimy działać, nawet infamię głosić, tak? To tak tytułem, żebyście Państwo przemyśleli, do czego dzisiaj dożymy. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo każdego z nas to może spotkać. Wczoraj była Pani Beata Andreas, nie widzę jej tutaj, i mówiła, że kogoś w czasie Marszu Niepodległości zamknięto. No nie może się tak zdarzyć, drodzy Państwo, że ktoś na przytypnięcie na 48 kogoś zamyka, tak? Darka Konopskiego. No właśnie, na przykład. Chciałbym się do Londynu, bo został trzeci wyrok, czy tak. Drodzy Państwo, w Niepołomicach był jeden poseł, który przyjechał wieczorem, był na całą sesję i wyjechał wieczorem, bo tutaj go poszukują, prawda? To są ludzie, którzy w tej chwili się obawiają. Najczęściej oni mieli, jaka jest klasyczna postać tego typu nękana. To jest człowiek, który miał jakiś biznes, którego rozwalili mu ten biznes i zrobili z niego przestępcę, tak? I to jest klasyka, tak? W ten sposób nas też rozbijają. Chodzi o to, żeby niszczyć wszystkich przedsiębiorczych, a nie żeby ich zabić, zaeliminować, tylko żeby dać każdemu do zrozumienia, uważaj, z czym masz do sumienia. Ten system ma ponad 40 instytucji kontrolnych, czyli możesz mieć nękane kontrolami, ten system ma Urząd Skarbowy pod sobą, ten urząd ma ZUS i tak dalej, prawda? Te KRS-y, to wszystko, za wszystko można być karany. Proszę Państwa, ale przepraszam za być może przedługi wstęp. Dzień drugi, 15 listopada, część przedpołudniowa, jako Sejm Walny Uchwałodawczy. Tylko zagaję, że wczorajszą tą część popołudniową wypełniliśmy w całości, bośmy nawet przegłosowali uchwałę Senatu do energii. Także cieszę się, że to nam, żeśmy to jakby przyspieszyli i myślę, że ta druga część była całkiem przyzwoita. A nawet bym powiedział, że bardzo dobra. Edukacyjna, twórcza. Pierwszy punkt, zakaz działalności partii politycznych na ziemiach polskich od 25 stycznia 2016 roku. Wezwanie, w sensie, że będziemy w ten sposób próbować debatować, wezwanie wszystkich szefów partii do rozwiązania swoich partii najpóźniej z dniem 25 października 2016 roku pod rygorem infamii dla szefów partii, członków oraz osób współpracujących z partiami. Możliwe uchwały sancytu. Omówienie działalności, dwójka, omówienie działalności sejmików ziemskich, okręgi sejmikowe, krajowej, polonijnie, co to jest sejm generalny i po co jest potrzebny. Możliwa uchwała sancy. Trzecie, sejmiki ziemskie generalne, województw, powołanie do życia 12 takich sejmików, możliwa uchwała sancy. Ja bym to troszkę rozszerzył jeszcze o 4 dodatkowe. Ale nad tym się zastanowimy, powiem dlaczego jest to taki ważny sejm generalny. Ja powiem, że to jest bardzo kluczowa sprawa na tym naszym etapie. Nie sejm walny, już teraz zagajam, nie sejm walny. Żebyście Państwo przekierowali uwagę na sejmik generalny. I wtedy to już będziemy wiedzieli, że jesteśmy w domu. Nie czytam na razie tych sejmików, uważam, że Państwo zapoznaliście się. A może przeczytam. Województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, województwo wenedyjskie, czyli zachodnie pomorskie i te 4 województwa, które tu co nie wymienia, czyli opolskie, lubuskie, świętokrzyskie i podlaskie. Generalne. Nadanie sejmikom 4. Nadanie sejmikom ziemskim prowincjonalnym ziemi koszalińsko-słowiańskiej oraz ziemi zachodnio-pomorskiej dodatku wenedyjski.
Sejmik Ziemski Prowincjonalny Wenedyjski Ziemi Koszalińsko-Słowiańskiej, tak by się wtedy nazywał. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Wenedyjski Ziemi Zachodniopomorskiej, tak by się nazywał. Piąte, sposób pobierania marszałków na sejmikach, sposób zwoływania marszałków, siedziby sejmików, posłowie ziemscy, finansowanie obrad sejmikowych, instrukcje poselskie, głosowania, lauda, inne zgromadzenia możliwe, uchwały, sancyty. Znaczy pod Konfederacją, jeszcze raz mówię, prawo zwyczajowe jest takie, że nie można odwołać i dlatego Państwo wszyscy korzystacie z tego prawa. Jak sam marszałek został raz obrany, to praktycznie, czy nawet nominowany, czy namaszczony, to praktycznie nie można go usunąć. On jest nieusuwalny, tak jak sędzia. Można go złożyć u zębu, albo sam może ustąpić. Bo jest pod wezwem Konfederacji, ma ten przywilej. I wy się na ten przywilej powołujecie, konfederacyjny, i macie się na niego powoływać. Dlaczego? Żeby żadne służby nie weszły i tak dalej. A jak weszły, to znajdziemy procedurę budowania odrębnego sejmiku. Już tego właściwie się nie da wygasić, ale budować odrębny można sejmik wtedy, prawda? A ten utraci po prostu szacunek na ziemi. Natomiast marszałek jest nieusuwalny, podkreślę. Czyli ja jestem nieusuwalny i każdy w dół marszałek jest nieusuwalny, dopóki ta konfederacja się nie zakończy. I proszę się na to powoływać, no bo co by to było, jak była konfederacja i można sobie tu demokrację. Tu nie ma demokracji żadnej, od razu to mówię. Tu nie ma żadnej demokracji. Budujemy republikę i to jeszcze zbuntowaną w tej fazie republikę, tak? Także oczywiście, że tu nie ma żadnej demokracji i my do demokracji w ogóle nie zbierzamy. Myśmy określili, co to jest demokracja, że to jest demonokracja. Z wyznaczeniem stałych dat obrad sejmików, między innymi 14 lutego, 18 sierpnia, napomnę, to były zwyczaje. Dużo by o tym gadać, może będzie okazja, więc powiem, na razie tylko zagajam. Opisanie sposobów publikowania laudów sejmikowych oraz wszelkich postanowień Sejmu Walnego. Wolumina, legum, roczniki. Musimy to jakoś nazwać, żebyście Państwo mieli dostęp do tego, co uchwalamy, tak? Żebyśmy określili, bo to jest bardzo ważne, w jaki sposób uchwalamy te sancyty, gdzie one mają być publikowane, czy jakiś portal tworzymy. Na razie ja tworzę taki zwyczaj, że na stronie www.sejmwalny.org.pl wcześniej czy później znajduje się taki, powiedzmy, taka metryka, kiedyś to była metryka koronna, to metryka sejmowa, czyli z tej metryki można wyciągnąć wszystko. Czyli z metryki można wyciągnąć kto jak głosował, kto kiedy mówił, no ale przede wszystkim z tej metryki wyciągamy, to się oczywiście też nazywa diariusz, wyciągamy sancyty, jako esencję, prawda, to jest metryka. I nawiązujemy do słynnych metryk korony, które przetrwały w aktach, głównych są metryki koronne i tam są wszystkie wpisy, często jakieś protesty i tak dalej, oblaty to były właśnie składanie tych urzędowych, znaczy tych pism, nawet prywatnych, do urzędów, te urzędy nie mogły ich wyrzucać, musiały je przechowywać, więc te dokumenty często się zachowywały, bo o to chodziło w oblatowaniu, bo kiedyś wiadomo, że można było najechać dworek i wszystkie dokumenty mu spalić, tak? Więc była oblata. Ktoś jechał na Litwę, oblatował, ktoś jechał sobie gdzieś tam na Wołyń, oblatował i ktoś jechał gdzieś, oblatował sobie. Znaczy złożył sobie oryginały tych dokumentów i tam musieli to przechowywać w tych archiwach. Także jak ktoś najeżdżał dworek, to nie wiedział, gdzie są oblatowane te dokumenty i w 3-4 miejscach, czy nawet w Królewskim mogły jeszcze te dokumenty, więc i dzisiaj bym Państwu każdemu też to polecał, żeby akty notarialne i tak dalej sobie gdzieś w różne miejsca archiwalne, czyli archiwa miejskie i tak dalej sobie to deponować. Dzisiaj by to się nazywało deponować, albo nie wiem, czy by się zgodzili, ale myślę, że tak, prawda? Uwolnić, a część popołudniowa, ponieważ Pani Barbara przyjechała, więc pozwolę sobie też przeczytać. Uwolnić Marka Sikorskiego. Marek Sikorski był trzymany w areszcie ponad 3,5 roku. Żądanie natychmiastowego uwolnienia i naprawienia krzywdy pod rygorem i fami. Możliwa uchwała sankcji. Jakbyście się Państwo zgodzili, to ja bym to w ogóle przesunął na pierwszy punkt, żeby Pani Barbarę potem zwolnić. Tak? Marek był zatrzymany, a to był podejrzewany. To będzie debata właśnie. Uwolnić Marka, to rozpoczynamy na ten temat od wystąpienia Pani Barbary. Że nie zrobimy, że będziemy uchwałę. Pan widzę, uwolnić to jest taki porządek, że do tego dążymy, tak? Ale musi być cała procedura. Jaka to jest procedura? Najpierw zainteresowana mówi, druga faza to jest debata, wtedy może być jeszcze faza zadawania pytań, ale nie mnie, tylko Pani Barbarze, prawda? Faza zadawania pytań, takie przesłuchanie publiczne i potem jest ewentualne podejmowanie decyzji. Także taką procedurę zrobimy dzisiaj i tak to powinno być w przyszłości. Także wtedy zapraszam Pana, słucham? No to zaraz będziemy na tym głosować, bo jeszcze będą może wnioski. Naminem captivabimus, nisi jure victum, nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego. To było potwierdzenie prawa gwarantujące Najświętszej Rzeczypospolitej. To było jedno z praw kardynalnych. Myśmy nie mieli dużo praw kardynalnych. Mniej niż 10 było, ale to było jedno z fundamentalnych praw kardynalnych. Nikt nie może być uwięziony. Co prawda on w oryginale był, żaden szlachcic nie może być uwięziony, ale dzisiaj mówimy, żaden Polak nie może być uwięziony, bo w słowie szlachcic jest lach, a lach to Polak. Żaden Polak, mówię wyraźnie, Polak, nie może być uwięziony na ziemi polskiej bez wyroku sądowego.
tym, że ja to rozszerzyłem bez wyroku sądowego nie dłużej niż 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach to jest zbrodni nie dłużej niż 12 miesięcy. Na przykład Brunon Kwiecień, teraz ten podejrzewany o terroryzm, siedzi ponad 3 lata. Znaczy oni już teraz rozpoczęli proces, no ale za długo te procedury przygotowawcze trwają. Takiego człowieka się zwalnia z wolnej stopy, robi się dozór czy coś, ale nie przetrzymuje się go w areszcie. No chyba, że jakiś szczególny przypadek być może. Ale to my jesteśmy od tego, żeby to... Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Prawdopodobnie w Polsce w tej chwili siedzi 3000 ludzi bez wyroku sądowego, ale jest dłużej niż rok. Dłużej niż rok. I to jest już problem, bym powiedział, poważny, tak? Nie wolno żadnemu Polakowi, znaczy powołanie rzecznika osadzonych i więzionych. Dobrze, jakby ktoś z Państwa, kto się zna na systemie resocjalizacji i penitencjarnego systemu, powiedział, ja się mogę tym zająć i monitorować to. Żeby nie było tak, jak ja teraz mówię, że 1000, tylko ktoś mówi, tak, na wczoraj było to 1224, bo to jest informacja publiczna i oni muszą to upublicznić, tak? Wystarczy się zapytać i minister sprawiedliwości musi to podać do wiadomości. Ile osób w Polsce jest przetrzymywanych powyżej roku w postaci aresztu lub ograniczenia wolności? Muszą to podać, tak? Ale musi być rzecznik powołany, który to pilnuje. Kiedyś może pilnować w moim interesie, w kolegi interesie, w rodzinie interesie, ponieważ musi ktoś to monitorować. Oni muszą wiedzieć, ci aresztowani bez wyroku, że ktoś to monitoruje. Oczywiście jest Rzecznik Praw Obywatelskich, ale to wszystko nie działa, bo to bolszewia zrobiła, to wszystko jest fasadowe. Nie wolno żadnemu Polakowi odebrać dziecka, następny problem się nie robi, zauważyliście Państwo. Nie wolno żadnemu Polakowi odebrać dziecka, to jest czwarty punkt, można jedynie ograniczyć prawa rodzicielskie, a nie wolno pozbawić praw rodzicielskich pod rygorem infamii. U nas naturystym stało się pozbawienie praw rodzicielskich. Prawo rodzicielskie jest prawem naturalnym. To jest prawo naturalne. No jak można komuś pozbawić prawa? Można ograniczyć te prawa, można coś, ale nie można prawa naturalnego zabierać komuś, tak? Bo potem pójdzie, zaczniemy zabierać komuś nazwiska, tożsamość, no na miłość Boga. No to od nas zależy, żeby to, co się dzieje teraz w Polsce, żeby to przerwać, tak? To jest szaleństwo. Zaczynają ingerować prawo naturalne. Jeżeli ktoś jest naturalnym rodzicem, to nie można mu tego prawa naturalnego zabrać. Według mnie oczywiście, ale będziemy na ten temat dzisiaj, że nam się dało uchwałę, to jest oczywiście wyłogo. Codziennie ktoś jest w tej chwili, komuś odbierają dzieci. Handel polega na tym, że odbiera się dzieci, daje się za duże pieniądze w Polsce albo za granicę, prawda, do adopcji. Bo tam czekają, tam są potężne pieniądze na to, żeby Polaka adoptować. To są potężne pieniądze, to w grę wchodzą ogromne sumy i to oficjalne, nie pod stołem. Problem przymusowych szczepionek. Wniosek o szybką abrogację ustawy wprowadzającej przymus szczepionkowy możliwa uchwała Sancy. Wniosek posła Ziemskiego, Ziemi Sieradz-Kołęczyńskiej, Krzysztofa Piotra Leszczyńskiego. Proszę Państwa, no przymuszają nasze dzieci do szczepień. To nie może być, że ktoś nam przymusza do szczepień, tak? Bo dzisiaj to brzmi szczepienie jest szczepienie, ktoś powie, ale jutro to może być szczepienie, które powoduje, że za 20 lat ta osoba umrze, tak? No bo taka będzie szczepionka, no ale powiedzą, no nie możemy sobie na to pozwolić, tak? I to był bardzo rozsądny wniosek. Sprawa dostępu Polaków do broni palnej, możliwa uchwała Sancy. Sprawa powołania Narodowego Centrum Legislacji pod Woluminalnego. To był wczoraj taki starszy pan, ja tego nie poruszyłem. Ale chodzi o to, żebyśmy my mieli przygotowywane te uchwały Sancyty przez jakieś centrum, które sami sobie powołamy, tak? Bo ja nie powinienem redagować, tylko jeżeli jest jakiś projekt, ktoś, pani wczoraj była Beata Andrejas, czyli ktoś mówi, ja jestem prawnikiem, ja potrafię to lepiej. Więc powinniśmy powołać, bo w tej chwili ustawy przygotowuje rząd, no jest to patologia, prawda? Organ wykonawczy przygotowuje ustawy, no jest to chore. Rządowe Centrum Legislacji. Jest też sejmowe centrum, ale to jest taka dwuwładza. Wyobraźcie sobie, że rząd jako władza wykonawcza przygotowuje ustawy, to jest patologia. Powinno być narodowe, niezależne nawet od nas. Centrum, możemy takie powołać, a przynajmniej o tym myśleć. W ramach sejmowalnego możemy jakiś zespół stworzyć, czyli komisję do przygotowania i audytowania uchwały, bo powinniśmy w przyszłości dojść do tego zwyczajowo, że nie na pierwszym posiedzeniu, chyba że to jest rzecz niezbędna, ale jeżeli jest to rzecz, która może być procedowana 2 lub 3 razy, w Sejmie to są potrójne czytania, które oni też robią w ciągu jednego dnia często, ale najpierw się robią rano, południe, są 3, to nie robimy takiej fikcji, ale powinna być rozmysł, czyli powiedzmy, by odstęp powinien być, jeżeli to nie wymaga pośpiechu, powiedzmy miesiąc, dwa, czy dwie, trzy sesje i wtedy ta komisja już przygotowuje taką uchwałę w międzyczasie, że coraz bardziej ją profesjonalizujemy i ta uchwała na końcu wychodzi bardzo, bardzo klarowna, nie tak jak wczoraj rzeczywiście z tą energią, że wyszła ogólna. No ale do tego też musimy dążyć, prawda? Sprawa, czyli powołanie do życia sejmików ziemskich generalnych jako odpowiednik bolszewickich pseudosejmików wojewódzkich. To nawiązuje do tego początku, nie będę się rozwodził. Przypomnienie posłom z wiejskiej, senatorom z wiejskiej, aby składali legitymację partyjną 30 listopada. To jest ważne. 30 listopada pod rygorem infamii. Gdybyśmy ogłosili taką infamię dla tych wszystkich posłów, którzy nie złożą legitymacji, oczywiście zrobimy to w Wiśniszu najpewniej, no to wtedy właściwie rozbrajamy ten sejm. On się rozleci, według mnie.
A dzisiaj podjęli się tylko takie napomnienie, żeby oni powiedzieli, panie, myśmy nic nie wiedzieli o tym. Wyższe płace dla młodych, to był wniosek w ziemi wrocławskiej, bo przejrzałem ten sejmik, ja oglądam te sejmiki. Odniesienie się do niezwołania posiedzenia Sejmu na Wiejskiej przez prezydenta w rozsądnym terminie. Znaczy, to już jest nieaktualne, bo w końcu to była taka presja. I on zaraz po tym, tej trzeciej akwicie, na drugi dzień od razu było zwołane. Więc tą presja była wywarta, ale dzisiaj to już nie ma znaczenia. Ocena wyboru 20 października pod kątem JOW-u. Kasus ugrupowania Kukiz. Drodzy Państwo, tutaj Kukiz sam sobie udowodnił, że te JOW-y, wiecie o co chodzi, zmiotły go z Senatu. A przecież on nas namawiał jeszcze wcześniej na te JOW-y, tak? A przecież do Senatu nikt się nie dostał, a do Sejmu 42 posłów się dostało od Kukizy. Więc możemy, on już ten problem nie chce poruszyć, a my teraz powinniśmy to poruszyć i powiedzieć, ktoś tu nas chciał oszukać, tak? Powiedzmy to ewentualnie, ktoś nas chciał oszukać, bo miało być, już było referendum i gdyby to wszystko przeszło, dzisiaj byłaby dwupartia, byłby system amerykański. Demokratyczni Republikanie i koniec, na 100 lat kolejnych mamy z głowy. Propozycja ogłoszenia pani Anny Marii Anders senatorem, oczywiście pani Anna nie przyjechała, więc to jest nieaktualne, bo tylko można powołać obecnych. Bezpłatne działki budowlane dla młodych i inne przywileje dla młodych, to był wniosek ziemi wrocławskiej. Ja staram się te wnioski odczytywać, nieraz z opóźnieniem wydaje, ale wszystkie mam zanotowane i wszystkie uwzględniam, tak? Omówienie uwzględniam w tym sensie nawet, że gdybym go odrzucił, no to go wymieniam i go odrzucam, a nie, że zapomniałem, udaję, że nie słyszałem takiego wniosku. Omówienie problemów ziemskich, słowniczych pojęć odnoszących się do sejmikowania. To było na końcu tego, zapraszam, żeby się powoli też teoretycznie wzmacniać. Drodzy Państwo, te wnioski, które były wczoraj, jeszcze za chwilę sobie je przejrzę, ale, bo zawsze możemy jeszcze dzisiaj to poruszyć, ale ponieważ jest taki napięty dzień, to obiecuję, że one nie upadną, a chyba, że ktoś mi teraz przypomni coś bardzo pilnego, bo my musimy pilne najpierw sprawy załatwiać, bieżące sprawy, prawda? Jeszcze taką bieżącą sprawą, bo mnie napominał poseł ziemi katowicko-mysłowickiej, że powinniśmy jednak wysłać kondolencje z powodu tej tragedii, więc to oczywiście jest też sprawa pilna, no że nie będziemy tego wysyłać za miesiąc, prawda? Jeżeli Sejm zobowiąże mnie, ja wyślę takie kondolencje. Także czekam w tej chwili, drodzy Państwo, może jeszcze... Albo czekam na wnioski, albo w tej chwili bym sobie pozwolił, jeżeli pozwolicie mi zinwentaryzować nas ziemsko, żeby potem się łatwo liczyło, jakbyście Państwo podnieśli zielone może karteczki, żebym ja wiedział, jakie ziemie są. A Pan Krzysztof, żeby sobie zinwentaryzował, jakie ziemie są. Później będzie dużo łatwiej przy ziemia 42, tu jest ziemia 21. Dobrze, wyłączcie raczej telefony, ale niekoniecznie, tylko 30. Niekoniecznie muszą po prostu dzwonić głośno, tak? Mogą na ciche być włączone, bo nie musimy być niewolnikami też. 37, 41. To też jest a propos tego, co powiedział pan Patlewicz, że rzeczywiście nie powinno tak być, żeby ktoś zmieniał ziemię. No ja to teoretycznie dopuszczam, ale nie powinno tak być, żeby ktoś... Bardzo zapraszamy Panią. A nie znowu to samo. Znowu Pani, teraz Pani zasługuje na to, co... Przychodzi Pani z opóźnieniem i Pani nas poucza. Napominam Panią, proszę zająć miejsce i siedzieć, dobrze? Wczoraj, proszę się nie spóźniać. Dnia były referaty, a nie głosowania. Nad czym Pani chce głosować? Myśli Pani, że będziemy głosować bez sensu? Uchwałodawczym. Na czym ja na to się nie zgadzam, żeby do pierwszej był referat, bo ja o pierwszej wyjeżdżam. I ja Panu to powiedziałam. Albo pan będzie teraz uchwałodawczą część robił, albo... Pani nie będzie pani tu nic rządzić, droga pani, to jest Konfederacja. Było przegłosowanie przed chwilą porządek. Proszę sobie usiąść. Była zgoda i nie ode mnie to zależy. Słyszałam jak ta zgoda. Czemu pani nie protestowała? Pytałam się, czy była jeden protest. Była pani wtedy obecna? Ja protestowałam już wczoraj. Nie było protestu. A jakby pan posłuchał trochę bardziej posłuchał, to by pan wiedział, jak posłowie, co posłowie proszę myślą nie prowadzać, o wczorajszym dniu. Proszę nie prowadzać fermentu, dobrze? Proszę zawiązać sobie swoją konfederację i sobie prowadzić, jak pani uważa, dobrze? A tu nie robić tutaj jakieś... Spóźnia się pani i robi pani problemy. To jest niepotrzebne, ja Panią bardzo przepraszam za to. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę. Było przegłosowanie, zmieniliśmy porządek, Pani przyjechała z daleka, chce powiedzieć coś nam. Wysłuchajmy, tak? Trzymajmy się tego, co... Nie, że jesteśmy chwili. Pana zapraszamy tutaj, Pana z Warszawy. Pana seniora posła, zapraszamy tutaj. Co? Zapraszamy Pana tutaj. Słuchajcie, zawsze będzie senior, bo zawsze ktoś z nas będzie najstarszy. Więc tu jest poseł senior. Zapraszamy. Tym bardziej, że najbliżej, a tu nie ma dzisiaj nagłośniającego, to musi dobrze słyszeć, to jest logiczne. Oddaję Pani głos. Witam serdecznie. Chciałam na początku powiedzieć, że
Jestem tutaj, ponieważ sprawa nie dotyczy tylko mnie i mojej rodziny, ponieważ wiem, że... Przepraszam, proszę o nazwisko. Barbara Sikorska. Jaka to ziemia? Czy pani mieszka? Chorąsk. Chorąsk. To dotyczy naprawdę wielu, wielu osób w naszym kraju. Chciałam odczytać list właściwie mojego męża po kontakcie tutaj z panem Leszczyńskim i podziękowaniu również za pomoc, której do tej pory doświadczyliśmy. Moje motto życiowe, czyli motto życiowe mojego męża, jeżeli zrobię wszystko, co w mojej mocy, reszta nie do mnie należy, dlatego największe wburzenie z mocą głębi spokoju. List do Sejmu Walnego złożony jako kolejne oświadczenie woli Marka Sikorskiego, prywatnego wierzyciela Polski. Szanowny panie marszałku, szanowni posłowie i wszyscy uczestnicy Sejmu Walnego. Dziękuję za wolę niesienia pomocy. Pokrzywdzeni jesteśmy w wyniku dyskryminacji totalnej z powodu przyczyn kwalifikowanych jako majątek i religia. W latach 2007-2015 i wcześniej, począwszy od 2001 roku, doszło do dyskryminacji totalnej, bowiem naruszone zostały niemalże wszystkie postanowienia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, protokoły tej konwencji oraz wszystkie dobra osobiste kwalifikowane na podstawie prawnej artykułu 23 Kodeksu Cywilnego, łącznie z prawem do spokoju. Kluczowym dla mnie jest przedstawienie faktów i dowodów potwierdzających istnienie majątku ze źródła legalnego i ujawnionego publicznie. To jest umowa dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego oznaczona DS57/66/60/01-SJ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2001 roku ze zmianami od błędów i właściwych działań funkcjonariuszy publicznych, której obowiązek świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń PZU przejął Skarb Państwa, jednostka organizacyjna Minister Sprawiedliwości, zaś płatnikiem jest Minister Finansów właściwy dla spraw zobowiązań państwa polskiego. Umowa ta ustaliła sumę ubezpieczenia 100 milionów złotych z późniejszymi zmianami podwyższającymi wielokrotnie sumę ubezpieczenia oraz Marek Sikorski jako osoba ubezpieczona, ubezpieczająca, uposażona. Poprzez swoją ignorancję organy najwyższych centralnych władz państwowych dopuściły do zdarzeń, w których legalizacja tak wielkiego majątku mojego stała się faktem nieodwracalnym i bezspornym. Moje działania zawsze były i są w pełni profesjonalne i zgodne z prawem, również z prawem moralnym. Poprzez okazanie dokumentów urzędowych legalnego powstania wierzytelności, potwierdzanego przez wszystkie najważniejsze organy władz publicznych, poprzez okazanie audytów prawnego, finansowego, psychologicznego oraz audytu państwowego państwa dłużnika wierzytelności, czyli akt sprawy 5DS207/01, stałem się największym wrogiem nie dla własnego państwa, lecz dla wątpliwych elit politycznych tego kraju. Jako obywatel przyczyniłem się do ulepszenia prawa, bowiem w 2004 roku został znowelizowany zapis kodeksu cywilnego, na gruncie którego możliwe stało się zawarcie przeze mnie umowy ubezpieczenia na tak niewyobrażalną sumę. Zbudowałem swój wizerunek największego w historii wierzyciela Polski na prawie do przestrzegania wszystkich zasad, którymi powinni się posługiwać bezwzględnie ludzie, ale przede wszystkim sprawujący funkcje urzędnicy państwowi, dla których praca powinna być służbą, a nie źródłem pychy i manipulacji. W 2007 roku na ręce ministra finansów złożyłem oświadczenie woli w przedmiocie zarejestrowania osobistego majątku niepodlegającego opodatkowaniu. Oświadczenie zostało przyjęte przez ministra finansów w trybie bez zastrzeżeń. Ofertę sprzedaży i zagospodarowania wierzytelności otrzymały wszystkie najważniejsze organy państwowe, a każda umowa przelewu wierzytelności przeprowadzana była przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Finansów w trybie bez zastrzeżeń. W 2007 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie oznaczone sygnaturą 5DS207/01. Był to niepraworządny atak na mój majątek i moją osobę na zlecenie osób sprawujących władzę, którzy nie mieli odwagi do mediacji, a tym samym przyznania się do własnych błędów i głupoty. Sprawa bowiem zatoczyła zbyt duże kręgi polityczne. Posłużono się prokuraturą, aby ścigać, zniszczyć, złamać mnie i moją rodzinę. Wszyscy urzędnicy mający decydujące znaczenie w tej sprawie mieli obiecany awans i, przypuszczam, solidne premie.
Wszyscy byli delegowani z jednostek rejonowych do okręgowych, włącznie z sędziami i wszyscy obiecany awans otrzymali. To jest do sprawdzenia każdej chwili. Ponieważ prokuratura w ciągu 4 lat nie była w stanie postawić zarzutów, postępowanie musiałoby zostać umorzone, ale presja była tak silna, że w 2011 roku zmieniono sygnaturę akt, gdzie tym razem zaczęto poszukiwania mojej osoby pod pozorem badań psychiatrycznych. Tak działa mechanizm stalinowskich represji w naszym współczesnym świecie. Nie zmieniło się nic oprócz niektórych ludzi na stanowiskach. Zostałem aresztowany w sierpniu 2011 roku pod pozorem badań psychiatrycznych, którym poddałem się w warunkach aresztu, a które w żadnym aspekcie nie potwierdziły obaw prokuratury. Po zakończonych badaniach jednak nie zostałem zwolniony. Kolejne przedłużenia trwały do 3,5 roku. W 2012 prokuratura przedstawiła zarzuty. Nie doszło do końcowego zapoznania się z aktami sprawy przed rozpoczęciem procesu przed sądem zwołanym ad hoc. Prokurator Monika Niziuk-Nowak zafałszowała tożsamość czynu, który jest niekaralny na karalny. Moja odpowiedź na akt oskarżenia wysłana do sądu została początkowo wpięta do akt sprawy, po czym wypięta i odesłana do aresztu. Tutaj muszę powiedzieć, że nikt nawet się nie pofatygował, żeby to zamieść pod dywan i nie byłoby sprawy, tak? Tylko po prostu ktoś albo specjalnie, albo z własnej jakiejś buchoty odesłał to do mojego męża. To się nazywa fałszowanie akt sprawy i zrobiła to sędzia przewodnicząca Agnieszka Jarosz. Nie mogła uwzględnić mojej odpowiedzi, ponieważ wówczas nie byłoby podstaw do wszczęcia procesu. Nie złożyłem zeznań przed sądem, a mimo to proces został przeprowadzony. W 2014 roku zapadł wyrok 5 lat bezwzględnego więzienia za czyn, którego w żaden sposób nie definiuje kodeks karny. Naruszone zostało moje prawo do skutecznego środka odwoławczego, bowiem wszelkie dowody niewinności w postępowaniu zarówno procesowym, jak i skargowym zostały pominięte i odrzucone. Ta sytuacja trwa do dziś. Żadne środki odwoławcze nie są uwzględniane przez żaden sąd. Nawet do tego stopnia, że korespondencję, którą mój mąż wysyła, urzędową, która powinna być natychmiast wysłana do odpowiednich organów, jest po prostu nieodsyłana, czasem nawet ze stemplem poczty zwracana i podrzucana do celi. Czyli ignorują, tak? Dokładnie. Naruszone ze... W ten sposób stałem się więźniem politycznym w kraju, o którym zwykło się mówić, iż jest państwem prawa. W ten sposób na podstawie niepraworządnego i tym samym nieważnego i nieistniejącego wyroku jestem przetrzymywany w niewoli. Przedstawienie wszystkich faktów i dowodów zajęłoby kilka dni skrupulatnej analizy, dlatego pozostają one dostępne i udostępniam dla każdej zainteresowanej osoby. Profesjonalna ocena dowodów, faktów, informacji prowadzi nieuchronnie do wniosku, że było to możliwe tylko i wyłącznie w ramach wielkiej afery korupcyjnej spiskowców Donald Tusk, Andrzej Seremet, Bronisław Komorowski i inni, której celem jest dokonanie wymuszenia rozbójniczego, to akurat jest kwalifikacja czynu artykułu 282 kodeksu karnego, na naszą szkodę, czyli wierzycieli polskich. Sfingowanie całego procesu nastąpiło wskutek naruszenia gwarancji prawa krajowego i międzynarodowego. Zostały naruszone i naruszone nadal są wszystkie bezwzględne zakazy. Okoliczność powstania wierzytelności to nie tylko wadliwe i niebezpieczne dla państwa prawo, ale również olbrzymia niekompetencja osób zasiadających na najwyższych urzędach, którzy nie cofną się przed dokonaniem najgorszego przestępstwa, aby tylko zatuszować ich szkodliwe działanie. Wnoszę o objęcie infamią, tak mogę? Tak, oczywiście. Osoby, które w swej krótkowzrocznej postawie i głupocie przyczyniły się do cierpienia nie tylko mojej rodziny, ale również do cierpienia wielu cesjonariuszy i beneficjentów moich wierzytelności. Są to najwięksi wrogowie narodu polskiego ostatniego ćwierćwiecza: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Andrzej Seremet oraz ich poplecznicy działający na zlecenie: prokurator Monika Niziuk-Nowak, prokurator Justyna Brzozowska, adwokat Izabela Wójcik i sędziowie: Agnieszka Jarosz, Beata Najar, Małgorzata Kluziak, Rafał Kaniok, Krzysztof Karpiński, Dorota Tyrała, Joanna Włoch, Małgorzata Radomińska, Monika Żłobińska.
Moja oferta wykorzystania wierzytelności dla dobra państwa była ogłoszona publicznie, a zyski dla kraju w formie przeprowadzonej przez analityków symulacji przedstawione zostały wszystkim organom władzy publicznej. W swojej działalności zawsze jako priorytet miałem dobro Polski i dobro każdego obywatela. Jestem wielce zaszczycony, iż mogę przedstawić panu marszałkowi Wojciechowi Edwardowi Leszczyńskiemu oraz wszystkim posłom i delegatom ziemiańskim moje stanowisko obywatelskie, a tym samym również propozycje, co po niższym czynie. Państwo jest dłużnikiem wszystkich obywateli, a nie tylko dłużnikiem wielkich korporacji finansowych. Jako wierzyciel szczególny, nie tylko ze względu na wysokość wierzytelności, ale przede wszystkim ze względu na charakter wierzytelności, proponuję skupić wokół pańskiego przewodnictwa politycznego sejmowalnego wierzycieli posiadających znaczące kwotowo wierzytelności powstałe najczęściej wskutek pokrzywdzenia tychże obywateli przez państwo, czyli przez urzędników żyjących z instytucji państwa. Skoncentrowanie działań wierzycieli pozwoli w przyszłości również uwzględnić w odpowiedniej proporcji inne rzeczywiste i rzekome długi państwa podnoszone przez nieobywateli polskich. Moją propozycją jest odbudowanie ruchu społecznego na realiach tak powszechnych i oczywistych, że nie podnoszonych przez żadne ugrupowanie. Takie porządkowanie powinno zdyscyplinować wiele sił politycznych, które na mirażach budują swoją pozycję. Dla podniesienia klarowności mojej propozycji zwracam uwagę na fakt, że postawą chcę podobnych sobie zogniskować na działalność skutkującą poprawą państwa polskiego i wzmocnienia roli obywateli. Dziękuję. Marek Sikorski w niewoli dnia 5 listopada 2015 roku. Proszę państwa, wierzycieli Polski jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo wiele osób jest takich i ja również uważam, że można by było dużo zrobić. Dużo zrobić dla dobra naszego kraju, gdybyśmy wspólnie mogli to uczynić. Jeszcze jakby pani powiedziała o swoim statusie, bo z tego, co drodzy państwo, ja wiem, nie czytałem tego pisma. Dziękuję za takie dobre słowa. Mogę z jako marszałek wziąć? Dziękuję. Zaraz dojdziemy do tego. Ale proszę, poczekajcie, drodzy państwo, bo jeszcze pani nie skończyła wątku osobistego. Otóż chodzi o to, że pani miała dostęp do rachunku i za to została 2 lata bezwzględnego kary więzienia. Jest dziecko na wychowaniu, tak? Ile ma lat? 14. Teraz wyjdzie pan Marek niedługo i pani musi iść na 2 lata do więzienia, tak? Pani o tym nie powiedziała. Taka jest prawda? No tak. Tak, za to, że miała dostęp, czyli tak jest zmaltretowana. No to już tam się pewnie kwalifikacja. Chodzi o to, drodzy państwo, że to się może stać z każdym, kto ma jakąś wierzytelność do Skarbu Państwa. I dlatego wczoraj też tak protestowałem, żeby nie iść z deputacją, bo oni tak nas wychowują, tak? Pójdziemy z deputacją, której bardzo mnie namawiała pani Beata Andrejas. Więc spokojnie pani Beata też może sama przecież się udać i tak dalej. To jest, mając to na względzie, właśnie wiemy, że wyciągając rękę po coś, oni bardzo, bardzo skutecznie potrafią tą rękę, że tak powiem, odrąbać. Pieniądze mają iść tylko w jedną stronę, ewentualnie zwroty VAT-ów i tak dalej dla ludzi swoich, prawda? Nigdy w drugą stronę nie powinni pieniądze dla zasady po prostu, dla zasady. Więc samo to, że ktoś prosi, że mu się należy, to jest powód do zrobienia z człowieka. Wiecie, tak, jak ja byłem w tym więzieniu, to no, tak, dyrektor powiedział, że jest na badaniach psychiatrycznych. Pan Marek, z tego co ja wiem, on profilaktycznie zrobił sobie na własną rękę prywatny, bo każdy z nas sobie może zrobić, prawda? I miał takie badania psychiatryczne, bo jeżeli zrobią z niego osobę niepoczytalną, to jako osoba niepoczytalna nie może występować publicznie, domagać się, prawda? Dla nich to jest świetny. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest gorsze niż w Rosji, te psychuszki, pamiętacie państwo, bo tam było sprawy polityczne, a to są sprawy finansowe, no bo jeżeli państwo macie roszczenia, a zrobią wariatów, to oni już nie mogą się, muszą mieć pełnomocników, adwokatów i to się już rozmydla, tak? I teraz, jeżeli pani by się zgodziła, ja bym pozwolił państwu, znaczy pozwolił, ja zaproponowałbym, żeby posłowie ziemscy mogli zadawać pytań, tylko od pani zależy, bo ja nie mogę naruszać pani wolności. Powiem tak, ja jestem tylko żoną, nie wszystko, myślę, że nie wszystkie odpowiedzi znam, tak? Zawsze mówisz, że najlepiej do źródła, no niestety źródło jest źródło jest dalej w więzieniu. Kiedy pan Marek ma wyjść? W więzieniu 29 kwietnia. Proszę państwa, to co teraz przeczytam, spróbuję was wstawić w osłupienie, pani to ewentualnie potwierdzi. Dostałem takiego maila 12 listopada, czyli 3 dni temu, od pani. Przesyłam do wiadomości pismo z sądu według wzoru otrzymanego pana Leszczyńskiego, przeczytam to pismo. Do pisma dołączam podstawy faktyczne, które powinny skutkować uwolnieniem męża, nie tylko, pięknie, że pani pisze z dużej litery, męża, nie tylko w formie zwolnienia przedterminowego, ale przede wszystkim pozbawiające sądowi podjęcie decyzji do faktycznego odbycia kary w całości.
zagaję tylko, że u nas nie ma zwolnienia znaczy u nas jest warunkowe zwolnienie przedterminowe. Polega to na tym, że jak ktoś w ostatnim dniu poprosi o jeden dzień, to ma 2 lata w zawieszeniu ten jeden dzień. Czyli nie ma tak, że on wyjdzie jeden dzień i to już jest koniec, tylko on ma 2 lata, czyli to jest taka kara za to, że chcesz wcześniej wyjść. Czyli jak pan Marek teraz wyjdzie pół roku wcześniej, to on ma 2 lata w zawieszeniu te pół roku, czyli ma jakby dodatkowy wyrok lub więcej, więc to jest katastrofa. Ale słuchajcie teraz dalej państwo, co chcę. W myśl przepisów wcześniejsze kary nałożone na męża podczas postępowania przygotowawczego, czyli zakaz opuszczenia kraju, dozór, kaucja lub zastosowanie w tym przypadku przez sądy i prokuraturę niezwykle szczodrze, prawo definiuje jako kary ograniczenia wolności, a ustawa stanowi, że kara ograniczenia wolności liczy się jako odbyta kara pozbawienia wolności w przeliczeniu 2 dni kary ograniczenia wolności jako 1 dzień pozbawienia wolności. Czyli pan Marek 3,5 roku to jest 7 lat już według prawa siedział, a siedzi dalej. Napisaliśmy takie pismo, ja napisałem takie pismo, potem pani je skończyła, chyba z prawnikiem. Napisane było tak pismo, moje pismo, staram się pomagać, nie jestem prawnikiem, prawda? Miejmy nadzieję, że pani Beata od razu się podejmie, żeby takim osobom pomagać, bo jest prawnikiem, wczoraj mówiła i może inne osoby są prawnikiem i powinna w ramach Sejmu Wolnego pomagać wolontariacko takim ludziom, prawda? Wnoszę o uchylenie postanowienia w całości. Taki był mój tekst. Moje pismo procesowe winno sprzeć procedurę warunkowego zwolnienia mojego męża, bo pani wniosła o uwolnienie. Okazało się, że pani nie ma prawa wnosić uwolnienie jako żona. W Polsce żona nie może wnosić uwolnienie męża. W Polsce uwolnienie męża może wnosić tylko adwokat lub dyrektor od więzienia. Potem się okazało, że jeszcze, ja odkryłem, że jeszcze kurator sądowy. Natomiast żona nie może wnosić takie coś. Może wnosić sam zainteresowany, ale pan Marek uniósł się honorem, powiedział, że nie będzie prosił o warunkowe znaczy, zwolnienie. Tutaj jest inna sprawa, ponieważ wyrok jest nieważny, tak? I w momencie, gdyby mój mąż poprosił o... tak, byłoby to forma przyznania się do tego, że jednak to zaistniało, tak? Faktycznie i prawnie. Dlatego pani, mój mąż pani... cały czas mówi, że on nie poddaje się KKW, czyli kodeksowi... Tak, i słusznie, my to popieramy. Ponieważ nie. I teraz pani wystąpiła z takim pismem i co pisze sąd? Pan pisze, że nawet takie bezczelne pismo, nie ma tego... które nie nadano sygnatury, tylko pisze to jak korespondencja prywatna. To pani pismo nie spełnia, nawet nie napisali wymogów formalnych. Jest odrzucone, ponieważ nie jest pani ani adwokatem, ani... I koniec, prawda? Bez sygnatury, bez niczego. Tak jakby... I wtedy na to postanowienie przysługuje... Oni oczywiście nie pouczyli o zażaleniu, ale według formuły posługuje zażalenie. Więc to jest formuła zażalenia. Moje pismo procesowe powinno wszcząć procedurę, pismo procesowe, które wnosi o uwolnienie. Warunkowego zwolnienia mojego męża Marka Sikorskiego, znaczy wezwania mnie do uchylenia wad formalnych, to jest do wyznaczenia adwokata lub wyznaczenia adwokata z urzędu i lub skierowania wezwania na sprawę kuratora sądowego. No bo powinno wezwać, to jest brak formalny, bardzo prosimy, żeby pani postarała się o adwokata lub opinię i tak dalej pouczyć, prawda? Usunięcie tych, bo adwokat jest tylko pełnomocnikiem. Przesłanki formalne nie mogą najbliższym uniemożliwiać przedterminowego zwolnienia bliskiej osoby z więzienia, bo normą prawną wyższego rzędu nad formalizmem sądowym jest artykuł 18 Konstytucji, który mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji. Ochrona małżeństwa wymaga zrobienia wszystkiego, co możliwe, by mąż i żona byli razem, a nie osobno, szczególnie w sytuacji, gdy wychowują dziecko. Ten sam sąd okręgowy był moim pismem jako żony wołającej o uwolnienie męża zobligowany do uruchomienia procedury wszczęcia postępowania w tej sprawie, przedterminowego zwolnienia mojego męża, czego nie uczynił. Jednocześnie pismo sądu przypomina korespondencję, bo powinno być wydane w tej sprawie postanowienie. Oświadczam jednocześnie, że nie stać mnie na zawodowego adwokata bez uszczerbku dla mnie i mojej rodziny. W związku z wyżej wymienionym dokumentem na podstawie przepisów Konstytucji RP, powołując się na przepis 107 KPA, oraz na artykuł 7 i 9 Konstytucji zastosowanie mają tu przepisy artykułu 6 paragraf 2 KKW oraz, to jest dopisek już pani, 227 KPA, zobacz proszę, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2007 roku, sygnatura dwójka rzymska AKAS związane z 607 łamane przez 2007 Lex Polonika 195-2360. Przedstawiam podstawy prawne i faktyczne gwarantujące zwolnienie mojego męża Marka Sikorskiego w trybie natychmiastowym w związku z wykonaniem rzekomej kary z nadmiarem wysokości ponad 100%. Jako dowód przedstawiam załączenie 2 oświadczenia woli mojego męża skierowane jako list otwarty numer 22 i 23 do prezydenta Andrzeja Dudy. Fakt, że pan prezydent dotychczas nie podjął decyzji w tej sprawie, no bo prezydent Duda może ułaskawić, prawda? Pan Komorowski ile ułaskawił osób? 8 tysięcy. No ale chciałem, żeby... 8 tysięcy, ale zapomniał o panu Marku. 8 tysięcy. Nikt się nie interesuje tym, a powinniśmy to wiedzieć, kogo uwolnił, prawda? Powinniśmy wiedzieć, do kogo uwolnić. No tak, to bardzo różna osoba. Prezydent Oczar nie podjął decyzji w tej sprawie, bowiem w dniu 7 sierpnia 2015 roku przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości, które już przekroczyło prawo,
prawo ustawy KPA pozwala żądać od sądu wydział penitencjarny podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia, czyli on to wysłał do sądu, scedował to. Które już przekroczyły prawo ustawy KPA, pozwala od sądu penitencjarny podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia, ponieważ przedstawione zagadnienia dotyczy nieprawidłowego wykonywania kary, a to z kolei ustawowo leży w kompetencji sądu penitencjarnego. Powołując się na przepis artykułu 47 Konstytucji RP, żądam odpowiedzi w ciągu 48 godzin. Proszę Państwa, Pani się powołała tylko na to, że mąż już siedzi dłużej niż ma zasądzony, prawda? No, normą powinno być tak, że się wypuszcza człowieka po odbyciu kary. I to oni powinni respektować te zasady, tak? Że oni znają, jakie są przeliczniki i przychodzi moment i oni zwalniają. Ktoś im przypomina, a oni mówią, pani nie jest pełnomocnikiem w tej sprawie, tak? No to jest bezczelne. Tak, ja chciałam powiedzieć, że jest mnóstwo ludzi, którzy odbywają karę, których właściwie nie powinni. Znam również pana Darka Komorowskiego, tak? Jestem z nim w kontakcie bezpośrednio. Słucham? Rysia Wąska, tam odprowadzonego. No tak. Mieliśmy w Strasburgu. Dokładnie. To były właśnie takie historie i no niestety te historie nadal trwają, nadal dotyczą nas i tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, kiedy gdzieś to jest, kiedy gdzieś czytamy, kiedy gdzieś słuchamy w telewizji. Natomiast wierzcie mi, drodzy Państwo, że mogą dotyczyć każdego w każdej chwili. To kto chce zadać pytać? Bardzo proszę. Mogę słowo powiedzieć tylko? Może najpierw pytania, żeby panią zwolnić. Ja bym się chciała odnieść do pracy prokuratury. Ale to za chwilę. Najpierw pytania, żeby pani mogła, bo pani i tak musi. W jaki sposób skarb państwa stał się dłużnikiem, a państwo dłużycielem? I drugie pytanie, nie wychwyciłem z kontekstu tego paragrafu, bo wskazujemy pana na podstawie paragrafu, tam nie było coś takiego. Akcie oskarżenia są? Ja powiedziałam tak, bo to jest dosyć skomplikowana sytuacja, ponieważ w akcie oskarżenia jest sformułowane nieistniejącymi wierzytelnościami. Tu w tym momencie prokurator zrobił troszeczkę błąd, tak? Bo nawet gdyby one były nieistniejące, tak, to mój mąż odpowiada tutaj na podstawie kodeksu cywilnego, bodajże to jest 56. Czyli sąd wyłudzenie, tak? Tak, i z tego zrobił... A z tego powstała ta wierzytelność? Na podstawie umowy ubezpieczenia. Osoby fizyczne. On się ubezpieczy w PZU, tak? Na sumę. Na taką kwotę. Tak. I państwo sprzedało PZU jakieś to znaczy, firmy, tak? W międzyczasie. Nie. Nie rozumiem tego naprawdę. To nie jest łatwe do zrozumienia, ponieważ to powstało na bazie pewnego przepisu, pewnej luki prawnej, która istniała w 2001 roku. Tak jak powiedziałam, w późniejszym czasie, w momencie, kiedy powstała wierzytelność, powstała również tak zwana... Ktoś złamał, ktoś nie... Od błędów niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych, tak jak przeczytałam tutaj. Tak brzmiał zapis policy. Możemy się ubezpieczyć od tego, że ktoś nas krzywdzi, działając niezgodnie z przepisami prawa. Mając firmę, można się ubezpieczyć od kontroli, czyli od działań funkcjonariuszy państwowych. Tak? Funkcjonariusz przyjdzie, załatwi nam firmę, wsadzi nas. Bezprawnie. No, nieważne. Po czasie się okazuje, że zrobił to niezgodnie z literą prawa. Tak? I w związku z tym ja się od tego ubezpieczam, jako rzemieślnik, jako prezes działający, tak? W spółce osoba fizyczna i tak dalej. I później dochodzę z tego ubezpieczenia, dochodzę praw. Tak? Bo najpierw mnie wsadzą, zniszczą, przesiedzę, wychodzę i jakby egzekwuję swoje prawo, tak? I mam ubezpieczenie. Tak. Po prostu miał firmę, urzędnicy zniszczyli, ale w międzyczasie się ubezpieczył. Jako osoba prowadząca działalność osobistą. I tak można było zrobić PZU, można było się ubezpieczyć. Normalna tak? Każdy dzisiaj też może się ubezpieczyć od takich Ale przecież normalna procedura... Wtedy jeszcze tego nie było, bo to było 2001 rok. Normalna procedura jest taka, że się odmawia kwoty ubezpieczenia i tu się zamyka proces, a nie zamyka się kogoś i prześladuje, prawda? Normalna procedura jest taka. Ja składam roszczenie do PZU, PZU stwierdza, że z tej polisy tego nie można wypłacić. I to jest koniec, tak? A tu jest sytuacja odwrotna, że ja się domagam pieniędzy w przypadku i jest agresja na rodzinę, tak?
No. Znaczy powiem tak, jeżeli pan jest zainteresowany, ja oczywiście mogę panu przesłać audyt prawny, audyt finansowy. Nie jestem prawnikiem, ja tylko chciałam. Rozumiem. Ja przesłałam panu Leszczyńskiemu. Tak, jest. Audyt jest naprawdę profesjonalny. No zresztą. Tak. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, bo potem pani Małgosia. Jeszcze pytanie jakieś, proszę bardzo. Aha, pan miał pytanie, faktycznie. Tak, przede wszystkim, kto państwa reprezentuje? Czy macie pełnomocnika w tej sprawie, czy nie? Nie, w tej chwili już nie mamy pełnomocnika, ponieważ trwa sprawa już tyle lat, że wszystkie pieniądze, które mogłam wydać, już wydałam. Dobrze, ale są także usługi świadczone przez adwokatów. Nie miałam wynagrodzenia z góry. Nie miałam szczęścia spotkać takiego adwokata. Odmawiamy, bo proszę się udać do pana stanowi, odwołaję. Ale niech pani żartuje tutaj. Znaczy wiem, że pan Stonoga, w tej chwili przegrał z wymiarem sprawiedliwości, jest w tej chwili na badaniach w Berlinie, po czym zgłasza się do odbycia kary. Tam jest ciężko powiem. Ale przepraszam, ale pani się zgłasza na jego. Do pana Stonogi oczywiście pisałam, to pozostało bez echa. Ja rozumiem, że pan Stonoga miał bardzo dużo spraw i osobiście nie byłam u niego, nie rozmawiałam z nim. Jest jeszcze jakieś pytanie, bo zwolnimy to będzie pani. Proszę bardzo. Ja mogę jeszcze pani dać kontakt, nawet na osób, którzy może tą sprawę wezmą. Bardzo proszę. Spotkajcie się, bo to jesteśmy. Ktoś jeszcze? No, proszę państwa, bo pan nie chce wszystkiego mówić. Jak zaatakowali rodzinę, to zabrali wszystko. Pieniądze, samochód i tak dalej, wszystko. I nie okej, tylko jest taka sytuacja, że wsadzili, a zabrali wszystko, tak? Puścili im wajdeczka. Nie szkodzi. Okej, ja to komory tam zabieram, dobra. Dziękuję bardzo. Nie. Służby. Weszło Urząd Skarbowy, CBA i tak dalej, wszystko zabezpieczyli. Łącznie z kontami i tak dalej, z kartami, wszystko. Drodzy państwo, będziemy dążyć do pewnej konkluzji, ale to za chwilę. Pani jeszcze Małgorzata, jest pani Małgorzata, bardzo proszę, głos wolny w tej sprawie. Żeby to się dotyczyło pani, dziękujemy. Małgorzata, pani dzisiaj.